piątek, 19 grudnia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe druhów strażaków oraz braci Kurkowych. Strażacki kapelan dokonał poświęcenia opłatków i złożył zebranym życzenia. Wszystkim druhom i druhnom, również i tej ekipie młodzieżowej naszej Straży Pożarnej, przede wszystkim, jak to popularnie się te życzenia tak składa, że ile wyjazdów, tyle powrotów, żeby tu nie przeciągać tych mów, to z całego serca życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności dla wszystkich druhów, druhen i ich rodzin. Życzę naturalnie również, korzystam z tej okazji, życzę również wesołych radosnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku dla Pana Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie i przez jego ręce życzę, składam te życzenie dla całej braci strażackiej zawodowej. Również naszym przyjaciołom z Bractwa Kurkowego życzę, składam te same życzenia wesołych radosnych świąt szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji do złożenia życzeń strażakom skorzystali także inni goście, w tym burmistrz Czarnego Piotr Zabrocki. Powiem, że i nie ukrywam, że cieszę się szczególnie z młodszej części strażaków, którzy właśnie pod opieką pani Witki, bo ja tutaj dość fajnie się rozwijają i no, osiągają duże sukcesy. To dobrze wróży. Myślę sobie, że warto cały czas zachęcać młodzież, aby garnęła się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem, czy to w Binczu, ponieważ no, przyjdzie czas, że strażacy, ci starsi, muszą być zastąpieni, a wiadomo z jakich powodów to wynika. Jesteśmy w magicznym czasie świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym życzyć wszystkim tutaj zgromadzonym takiej wielkiej radości, wielkiego optymizmu, patrzenia w nowy rok jako rok, który przyniesie wiele pozytywnych decyzji, wiele radości nie tylko dla Was osobiście, ale także dla Waszych rodzin, bo rodziny to muszą wytrzymać, że Wy w nocy wybiegacie i po prostu biegniecie ratować dobytek, majątek, a w wielu przypadkach życie innych osób. Za to Wam serdecznie dziękuję. Myślę sobie, że i bogaty pewnie będzie Mikołaj, należy na niego czekać i z radością wyglądać, wyczekiwać tej pierwszej gwiazdki, która pojawi się na niebie. Więc życzę Wam najważniejsze zdrowia, pogody ducha i takiej werwy życiowej, która nam wszystkim gdzieś tam powinna, czy powinna się pojawiać. Dziękuję bardzo. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym w imieniu własnym oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej i pracowników tejże Komendy Państwowej Straży Pożarnej złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, pomyślności, wesołych, radosnych świąt. Dziękując za ten rok, który niebawem minie, dobrej współpracy, która była między Wami a Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie. Dziękuję Wam za wszystkie akcje ratownicze, że na każde wezwanie, alarmu, syreny, no byliście gotowi podjąć akcję ratowniczą i wszystkim pomagać, którzy tej pomocy w tym czasie oczekiwali. W nowym roku 2015 chciałbym życzyć, żeby Wam się wszelkie marzenia spełniły, plany zarówno w życiu rodzinnym, osobistym, ale także i zawodowym. Życzyć Wam samych zdrowych powrotów z interwencji. Wszelkie pomyślności i dużo, dużo, słuchajcie, zdrowia. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i bardzo dziękuję za to wszystko, co robicie dla straży, dla bezpieczeństwa i dla Waszej społeczności. Drodzy druhny i druhowie, no gratuluję nowego nabytku, aby służył Wam jak najdłużej i tak jak Wasz kapelan wspomniał tutaj,
aby tyle powrotów, ile wyjazdów, zawsze szczęśliwych, zdrowych i aby zdrowie dopisywało w kolejnych, jeśli takie będą potrzebne, a wiemy, że tego jest coraz więcej, również tutaj o tym mowa była. A święta, abyście mogli właśnie spełnić w domu, nie w akcji, a w domu, żeby święta minęły w rodzinnej atmosferze, nowy rok był lepszy, a przynajmniej nie gorszy jak ten, który się kończy tutaj i ten sprzęt służył wam właśnie w tym nowym roku jak najlepiej. Dziękuję. Przed nami najpiękniejsze, najbardziej rodzinne, najbardziej ciepłe. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem najbardziej oczekiwane święta w kalendarzu, święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji w imieniu Zarządu Powiatowego, naszego związku, w imieniu nieobecnego wśród nas starosty Czuchowskiego, pana Aleksandra Gafy, zarazem prezesa powiatowego naszego związku, przekazuję wam w pierwszej kolejności słowa serdecznego podziękowania za tą trudną, odpowiedzialną, ale jakże potrzebną strażacką, ochotniczą służbę. Nie rozwijam tego, wiemy, jakie wielkie rzeczy się za tym kryją. Niech dla nikogo pod choinką nie zabraknie wymarzonego upominku, a największą wartością Wigilii, świąt, niech będą wspaniałe rodzinne spotkania w gronie ludzi sobie życzliwych, prawdziwie przyjaznych, prawdziwie kochających. Kiedy wszyscy zaproszeni goście złożyli strażakom i braciom Górkowym życzenia, zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie przy tym indywidualnie życzenia. W dalszej części spotkania kapelan czarnieckich strażaków ksiądz Józef Klarzyński dokonał wstępnego poświęcenia nowego wozu strażackiego, nabytego przez strażaków dzięki staraniom burmistrza Jana Zieniuka i samorządowców minionej kadencji. W czasie spotkania opłatkowego zebrani wspólnie zaśpiewali także kilka polskich kolęd.